Witajcie Państwu. Witamy, mimo wszelkich trudności technicznych, przedmiotów martwych i żywych. Witamy Was tutaj u nas i cieszymy się, że jesteście. Cieszymy się, że wreszcie odnalazł się także ktoś tutaj z Madagaskaru, dwóch nawet ich takich. Ja standardowo podziękuję wszystkim, którym wypada podziękować, oprócz Was tu zgromadzonych, czyli Stowarzyszeniu PTTK Oddział Spilon za to, że może jest i nam zaufał i dzięki nim organizujemy cały projekt. Miastu, które ten projekt współfinansuje. Elvisowi, sklepowi muzycznemu Elvis, czyli Leszkowi, którego dzisiaj nie ma, dlatego mamy problemy techniczne, ale poradziłyśmy sobie, a dla Elvisa wielki szacun, bo dzięki niemu nas widać i słychać. Dzięki naszemu nowemu patronowi Radio Plus słychać o nas. Mam nadzieję, że słuchacie czasami. Dziękujemy księgarni Matras, która ufundowała nagrody, więc uważajcie, bo będą pytania trudne jak zwykle, a patrząc na pomysły Arka na pewno będą dziwne pytania. Dziękujemy szkole językowej Speak Up, która również ufundowała nagrody słowniki, żebyście się uczyli języków. Normalnie jest z nami także smyk, ale jest późna godzina, więc nie ma dzisiaj akurat kącika dla dzieci, ale pamiętajmy o nich. No i przede wszystkim naszym gospodyniom, aniołom, właścicielce restauracji Miszmasz, całej restauracji, całej drużynie, za to, że jesteśmy tu dzisiaj u nich, Nowa Parku. O kim zapomniałam? Sonar, który drukarnia, dzięki której jest tak pięknie, kolorowo to dzisiaj. No i niezastąpionym wolontariuszom, nie do zdarcia, którzy zawsze będą z nami. Chciałbym. Aha, to ja może jeszcze Arka przedstawię, bo zapomniałam. Musicie mi dziś wybaczyć. Oddam po prostu ten mikrofon. Witam. Tak, nazywam się Darek Zięba. Gdzie będzie o Madagaskarze. W ogóle zanim przejdziemy do meritum sprawy. Słuchajcie, Madagaskar to jest trochę inna para kaloszy. Są na świecie trzy miejsca, tak to wynika z rozmów długich, gdzie jeszcze wszystko jest takie niezmielone. Czyli Madagaskar, potem długo, długo nic Bangladesz, potem długo, długo nic Papua Nowa Gwinea, a niestety, czyli na przykład leci na Kostarykę, myśli, że to oczywiście tam też jest egzotyka, ale to jest Ameryka wymieszana z Europą, z domieszką Kostaryki, tak jak była kiedyś. Na Madagaskarze tutaj Piotrek ubolewa nad tym, że źle mu leży jak tam. To jest właśnie takie ubranie, jak mi się zaraz zobaczycie, Malgasza spotyka. Ja właśnie wziąłem Piotra, który się zgłosił na ochotnika. Bo wiadomo, jak jeden tak nie skoczy, to faria, no. A jak dwóch, to organizacja. Także... Dobra, Piotrek jest zakończony kapeluszem. Tak jak każdy malgasz musi być zakończony. O, to jest kapelusz Bersileo na niedzielę wypasiony. A kanzu, panie wszystkie potem mówią, czy można dotknąć. Można dotykać Piotrka i... To jest, oczywiście, sobie pomyślicie, to zrobiła maszyna, to jest worek. To znaczy, ktoś to był na Madagaskarze, wybucha śmiechem, no bo jaka maszyna? Nie ma żadnej maszyny. To babeczka sobie plotła, w 2 tygodnie jej to zajęło, z włókien palmowych. I dlatego to jest gładkie, że ona używa do tego jednej maszyny, czyli łyżki. Po prostu poleruje to łyżką. A na dole ma spodnie, czyli lambę. Tak. Proszę? No a co myśli pani, że Piotrek w spódnicy chodzi? To znaczy... Piotrek! Trzymaj coś w ręku, to wtedy się nie będziesz tak denerwował. Dawaj! Do domu! On tu przychodzi za darmo, zawsze słucha i zadaje najwięcej pytań. Pieszo na Manhattan. Pieszo na Manhattan. I ten człowiek ma
ma ze sobą gitarę, której oczywiście nie chcę wam złośliwie pokazać, bo chcę ją sam oglądać. Tak.